Ja tu fam, witam was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Jak już widzieliście po tytule tego filmiku, dzisiaj spróbuję wam przybliżyć dietę modela. Wydaje mi się, że jest to egzotyczny temat, ponieważ nie ma takiej jednej definicji, nie istnieje jedna dieta dla modelki. Kiedyś się tym tematem interesowałam, okiem dietetyczki i modelki, przyznam, że napisałam moją pracę licencjacką na temat nawyków żywieniowych modelek i sportowców sztuk walki. Chciałam zobaczyć, czy tak naprawdę można jakoś określić dietę modelki, no i po moich badaniach powiem wam, że chyba nie można. I może to jest dlatego, że to jednak jest indywidualna sprawa. Wiadomo, modelka zazwyczaj, wiadomo teraz, że te standardy się zmieniają, ale modelka zazwyczaj jest to szczupła dziewczyna, kobieta, która jeszcze powiedzmy przez te wymogi odgórne dopasowuje się troszeczkę do tych standardów, które są narzucone przez agencje i tak dalej. Świat mody. Niektóre modelki po prostu są urodzonymi modelkami przez to, że geny im na to pozwalają. Natomiast są też takie, które mocno się zainteresowały zdrowym odżywianiem, więc starają się trenować regularnie i zdrowo odżywiać. Więc różnie to bywa. Natomiast jest kilka takich trików, które rzeczywiście robimy przed sesją, tak żeby wyglądać jeszcze lepiej na tych zdjęciach. Bo nie oszukujmy się. Modelka ma wyglądać dobrze na zdjęciach. Taka praca. Więc może, żeby nie być jedyną osobą w tym filmiku, która wam opowiada o tym, jak ja się na przykład przygotowuję przed sesją, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś sesja bieliźniana i muszę na przykład dobrze wyglądać, albo jeżeli jest to jakiś casting. Zadzwonię teraz do jednej z moich koleżanek, modelek i zapytam się ich, jak wygląda ich dieta. Dzwonię do Dali. Jeszcze nie odbierze. A myślałam, że nie odbierzesz. Daria potrzebuje jednej rzeczy, powiedzmy, której nie jesz przed sesją. Przed sesją wieczorem? Tak. Przed sesją rano? To jest dobre pytanie. Przed sesją wieczorem. Że tak powiem, no, dzień przed, o. Okej, to na pewno nie będzie jedna rzecz, jest ich kilka. Myślę, że na pewno nie będę jadła słonych rzeczy, bo zatrzymują wodę. A myślę, że też jest na mojej liście. Dzień przed sesją, ogólnie nawet nie wieczorem, będę unikała węglowodanów i cukru. No i na pewno, co bym robiła, to dzień przed dużo wody czystej. Czasami może być to zielona herbata, cytryna, mięta i tak dalej. No, także taka podstawa. Ale to jest śmieszne, to są wszystkie punkty, które i tak bym wymieniła. Ej, kurde, dzięki za te wskazówki. Nie, dzięki. W kontakcie. Pa. Śmiesznie, że Daria ogólnie wymieniła kilka moich punktów. Nadmiar sodu na pewno jest na mojej liście, przez to, że dzień przed sesją, albo po prostu przed sesją, nie chciałabym trzymać więcej wody. Więc to jest naturalne zjawisko, że czasami trzymamy więcej wody niż normalnie. Natomiast przed sesją staram się po prostu unikać rzeczy, które mogą spotęgować to zjawisko i mogą spowodować to, że będę po prostu wyglądała gorzej na tych zdjęciach. Więc dbam o moją podaż sodu, więc staram się nie jeść za dużo przetworzonego jedzenia, bo w przetworzonym jedzeniu, uwaga, też jest bardzo duża ilość soli. Daria wspomniała o tym, że stara się nie jeść bardzo dużej ilości węglowodanów w dzień przed sesją. I to też jest bardzo dobry punkt, ponieważ węglowodany są przekształcane w glukozę. Glukoza, nadmiar glukozy jest przekształcany w glikogen mięśniowy i wątrobowy, a to wiąże więcej wody, bo na 1 gram glikogenu wiąże aż 3 gramy wody. Przed sesją ja na przykład uważam na to, żeby po prostu nie jeść większej ilości, ale też nie powiedziałabym, że na przykład próbuję jakiejś diety niskowęglowodanowej, więc to już jest bardzo indywidualne, ale są modelki, które na przykład przed bardzo ważną sesją przychodzą na keto. Trzecią rzeczą jest woda. Żeby pozbyć się nadmiaru wody, trzeba pić jeszcze większą ilość wody. W sumie te wszystkie punkty nawiązują cały czas do tego, do retencji wody, ale czasami jest to naturalne, bo na przykład jeżeli któraś modelka ma okres przed sesją, to wiadomo, że będzie trzymała trochę więcej tej wody i to też jest ok, i to też jest naturalne. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Zadzwonię teraz do Kasi i zobaczymy, co Kasia będzie miała nam do powiedzenia i może wspomnę o jakichś punktach, o których jeszcze nie wspomniałam, albo o których Daria jeszcze nie wspomniała. Siema! Okej, potrzebuję jednej rzeczy, której na przykład nie jesz przed sesją, powiedzmy tak dzień przed, albo takie podsumowanie rzeczy może, które robisz przed sesją. Okej, no to przede
przed sesją zawsze, to już jest mój taki nawyk, że kilka dni przed sesją piję napar z pokrzywy. Dwie-trzy szklanki dziennie, to pomaga mi pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. Mm-hmm. A jeśli chodzi o jedzenie, to staram się delikatnie ograniczyć węglowodany. Okej, okay, czyli węglowodany i napar z pokrzywy. Dobra, dzięki, jesteśmy w kontakcie. Buziaczki, kochana. Pa, pa, pa. Kolejną rzeczą, do której się odniosę, to picie właśnie takich naparów typu pokrzywa, mniszek lekarski. I rzeczywiście one pomagają w tym, żeby pozbyć się też tego nadmiaru wody. What the awesome man. Okay. Dobra, dzwonimy. Hey girl! Czego unikasz, czego nie jesz, na przykład przed sesją? Wiadomo, nie mamy sesji codziennie, ale na przykład jak masz taką ważniejszą sesję, to no, czego nie jesz? Ja ogólnie jak mam sesje zdjęciowe albo pokazy, to staram się jeść bardziej takie rzeczy, które mnie nie będą zapychały, bo wiadomo, wtedy wyjdzie brzuszek i no, te zdjęcia już nie będą na tyle dobre. Więc zazwyczaj wtedy jakaś sałatka wleci. Pamiętam, jak byłam młodsza, to były te takie chrupki dla dzieci, takie ryżowe, kukurydziane, one były kukurydziane. To zabierałam taką pakę wielką ze sobą, bo nimi się właśnie zapychałam z rana i na przykład jak była długa sesja, nie wiem, tam 8 godzin, załóżmy 12 godzin planu, no to tymi chrupkami się napychałam. No dobra, okej. Okay. Każdy ma swoje metody. Dzięki. Nice, dzięki. Yo, babe. Generalnie ja przygotowuję się do sesji praktycznie cały czas, więc mam tam swój lifestyle, ale tak typowo przed sesją, no to mam 3 dni, gdzie piję bardzo dużo wody, tak 5-6 litrów i totalnie ograniczam węgle. Dzień przed sesją ograniczam wodę i wtedy właśnie wszystko wygląda tak, jak to wyglądać powinno na planie zdjęciowym, ale oczywiście taką formę stosuję tylko i wyłącznie przed jakąś taką ważną na tej kampanią, bo to jest po prostu na określony projekt, a na co dzień normalnie wszystko. Czyli jeśli ktoś się na co dzień dobrze odżywia, to nie chodzi w ogóle o tkankę tłuszczową, tylko właśnie o tą wodę, która się zbiera gdzieś tam i uważam, że węglowodany gdzieś tam zbierają tą wodę. One są na co dzień bardzo potrzebne do życia i normalnego funkcjonowania i żeby ładnie ujędrnić i wyrzeźbić sobie ciało. Natomiast na określony event, albo kampanię, albo zdjęcia, no to fajnie się tej wody po prostu pozbyć. W sumie to tak wybrzmiało u każdej z nas, to, że tak naprawdę jest taka manipulacja tą wodą i sodem, plus węglowodanami. Jesteśmy w kontakcie. Pa, pa. Fajnie, że zadzwoniłam do dziewczyn, bo w sumie rozmawiając z nimi, zdałam sobie sprawę z tego, że wszystkie robimy podobne rzeczy. I tak jak wspomniałam, wszystkie mamy swoją dietę, to jest indywidualna sprawa, natomiast to jest cały lifestyle. Przez cały rok trenuję, więc czy to jest dzień przed sesją, czy to jest tydzień przed sesją, i tak robiłabym jakieś treningi, więc ja to robię, bo to jest część mojego zdrowego lifestyle'u. Moja dieta też się zmieniła na przestrzeni kilku lat, od kiedy zaczęłam pracować w branży. Właśnie były takie okresy, gdzie na przykład przygotowywałam się pod jakiś casting albo pod jakąś sesję i robiłam to rzeczywiście nie w taki super zdrowy sposób, ale w momencie, kiedy też u mnie wzrosła ta świadomość, kiedy zaczęłam się bardziej edukować na te tematy, to też się upewniałam, że robiłam rzeczy lepiej, z głową, bo bardziej chodziło mi o to przede wszystkim, żeby czuć się dobrze. Szczerze, to nie jest tylko u modelek. Na przykład kulturyści też manipulują wodę, sód, potas, węglowodany, tak, żeby wyglądać jak najlepiej na scenie. Więc to jest coś, co taka praca sylwetkowa czasami wymaga od nas i po prostu bawimy się tymi rzeczami. Słuchajcie, robię sobie teraz taki eksperyment i postaram się mieć dla Was filmik raz w tygodniu. I mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki. We wtorek zobaczycie kolejny filmik o godzinie 18:15. Teraz to powiedziałam, więc będę musiała się postarać to zrobić. Dla tych, którzy nie wiedzą, wypuściłam e-booka jakiś czas temu. Tego e-booka możecie znaleźć na mojej stronie osisworld.eu. Znajdziecie też link w opisie. Także mam nadzieję, że skorzystacie z pysznych, prostych, zdrowych, szybkich przepisów. W komentarzach możecie dać znać, czy któryś z tych punktów Was zdziwił. No, co po prostu dawajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcecie zobaczyć. Bye!